proszę Państwa, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja wiem, że Nowoczesnej trzeba czasu, zanim zrozumie, że kropkę się stawia po, a nie przed. Natomiast chcę powiedzieć, że jak się mówi Kukiz, to się mówi pan, a jak się mówi ugrupowanie, to się mówi Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Ponieważ pan poseł Palikot w stanie bezrozumnego oszołomienia co chwila wywołuje mnie tutaj i domaga się ode mnie jakieś riposty, repliki i tak dalej, to odpowiem słowami wielkiego polskiego poety Tuwima. Próżność repliki się spodziewam. Nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet pieścię, bo to mezalians byłby dla psa. Ale mają sporą autonomię, że z tymi regionami... Ja, trudno mi się rozmawia, proszę pani, kiedy pan pisze. Ja pani trzymam mikrofon i pani nie słucha, czego ja mówię. Ja słucham. Które elementy szariatu, które elementy kultury muzułmańskiej, religii muzułmańskiej są tymi najbardziej wrogimi, tymi, przed którymi właśnie panie starają się protestować? Wszystkie. Podstawowa sprawa. Zakaz zadłużania państwa i tak jak pan Janusz już nie zauważył, kilka dni temu Brytyjczycy wprowadzili ustawowo zakaz zadłużania państwa. Co robią partie systemu? Zapożyczają non-stop na koszt przyszłych pokoleń. Moje dziecko będzie spłacało długi pani rządu, pani Kopacz. 80 tysięcy, dziecko się rodzi z 80-tysięcznym długiem. Pani córka, pani Kopacz wyjedzie sobie do Kanady, a moje będą tutaj tyrać, żeby spłacić to, co pani wychachmęciła. Moim zadaniem jest... A pan na kuchni pracuje, że mam łóżkę? Moim zadaniem... Ogarnij. A pan jest mnichem, że nosi pan kaptur? Pan poseł z PO mówi wilcze prawo. No na pewno nie lisie. Dziękuję. 10 maja będzie pan głosował na siebie? Na Palikota. No cóż, 20 lat temu mówił pan trochę innym językiem. Nie wygadywał pan tych bzdur, co teraz. Mówił pan nawet to samo, co ja. Wszyscy w tej chwili. Wygadują. Oczywiście. Pan też był za prywatyzacją, pan też był za likwidacją Państwowej Służby Zdrowia 20 lat temu. Teraz pan jest u władzy, u żłoba i nie chce pan zlikwidować koryca po prostu i zwyczajnie. Nie chcę... Jak tam brukselskie koryto, dzisiaj, bo pan się chce smakowite. Dopiero dostać do koryta po prostu. Tak jest. Właśnie chcę rzucić Brukselę i przejść do Parlamentu Polskiego, żeby mieć lepsze koryto w Polsce. Zgadza się?